tą jedną chwilę. Serce jak szalone bije. Zrozumiałem, po co żyję. Wiem, że czujesz to, co ja. Ej, za krótko trwa godzina. Niech się chwilę ta zatrzyma. Moim szczęściem chcę nakarmić całutki świat zdziwiony tak. Wielka miłość nie wybiera, czy jej chcemy, nie pyta nas wcale. Wielka miłość, wielka siła. Zostajemy jej wierni na zawsze. Krik szamana. Krzyk szamana w czasie obrzędu nad mężczyzną Tarasko, lat 32, wieś Takoje, wyspa Sachalin, zapisał Bronisław Piłsudski. Lądujemy w Jużno-Sachalińsku. Temperatura powietrza na lotnisku plus 15 stopni. Czas miejscowy 13:18. Wszyscy wyjechali. Pojechali do Polski. Tutaj było bardzo dużo Polaków, ale wszyscy wyjechali. Co ja wiem o Bronisławie Piłsudskim? To było dawno temu. Kiedyś wszystkim opowiadałam. Gdy ktoś przyjeżdżał z Polski i tym, którzy tutaj mieszkali, często mówiłam, w jakich okolicznościach spotkałam syna Piłsudskiego. To było dla mnie bardzo ważne wydarzenie jako Polki. Jestem Polką. Moi rodzice, ojciec z Krakowa, mama i babcia też była Polką. Dlatego bardzo mnie zawsze bolało, gdy ktoś wątpił w moje opowieści i narodowe pochodzenie. Jeszcze raz powtarzam. Ojciec Polak, mama Polka i ja też Polka. Ja Polaczka. Dopiero gdy stawałem się dorosły, to zacząłem poznawać historię mojej rodziny. Wychowywali mnie dziadkowie. Mój dziadek i babcia bardzo tęsknili. Rodzice urodzili się już na wyspie, na Sachalinie, a ich ojciec, a mój pradziadek był zesłany tutaj. Oni ciągle wspominali Polskę i opowiadali mi o niej. Najbardziej w pamięci utkwiła mi tęsknota, którą zawsze słyszałem w ich głosie. Jako mały chłopiec lubiłem z uwagą słuchać, jak dziadkowie trafili tutaj i jak układało się ich życie. Dziadek często w czasie rozmów opowiadał o Bronisławie Piłsudskim. To postać, która ciągle przewijała się w jego wspomnieniach. Piłsudski jawił się jako ktoś wielki, wyjątkowy, który na Sachalinie budował szkoły, uczył dzieci. Wiele robił dla mieszkańców wyspy. Był bardzo potrzebny mieszkańcom. Piłsudski to człowiek, z którym Polacy, a szczególnie ludzie starsi, związali swoje życie, wspomnienia i całą przeszłość. Z którym oni związali swoje życie i te wspomnienia i wszystko. Liza! Liza, proszę przyjść tutaj i pomóż znaleźć mi stare fotografie naszych dziadków, babć, które robiła ciocia Marcjanna. Było też duże zdjęcie Piłsudskiego, który był jak mój dziadek katorżnikiem. Gdzie one są? Czy to ta? Nie, nie ta.
O, na tej jest dziadek i babcia. Dziadek wszystko wiedział o Piłsudskim, bo obaj tutaj na Sachalinie byli katorżnikami. Wiem, że Piłsudski ożenił się z Ajnowską i miał dwoje dzieci. One tutaj zostały. Znam i wiem o tym wszystkim. Tak wyglądał mój dziadek i babcia. Dziadek był katorżnikiem, zesłany został na Sachalin. Gdy odbył karę, nie wiem dokładnie jak duży to był wyrok, 20 czy 25 lat, to ożenił się i założył rodzinę. Mieli 13 dzieci. Wybudował sobie dom. Pomogła mu w tym nawet miejscowa władza. Miał ładny, drewniany dom i założył duże gospodarstwo. Kilka krów, konie. Chodziło o to, żeby Polacy zasiedlali wyspę. To jest oczywiście powiększona i zrobiona przez nas na użytek mapa Piłsudskiego, ale wszystko jest oryginalne. Miejscowości, które on zwiedzał, w których mieszkał, nie istnieją, ale istnieją miejsca, na których te miejscowości były zlokalizowane. Mieszkał głównie tu, to była jego baza. Wieś nazywała się dawniej Aj. Była tu wieś Aj i rzeka Aj. Została tylko rzeka Aj. O Ajnach oczywiście słyszałam i trochę czytałam, ale tak naprawdę to niewiele o nich wiem. To zamierzchłe czasy. To jeden z najcenniejszych przedmiotów w naszym sachalińskim krajoznawczym muzeum z kolekcji Bronisława Piłsudskiego. Współczuję kobiecie, która nosiła ten pas, bo jest naprawdę bardzo ciężki, ale piękny. Misternie zrobione żeliwne koła, naciągane na pasek ze skóry jakiegoś morskiego zwierzęcia. Obowiązkowo każda kobieta zawsze powinna mieć przy sobie przyczepiony do paska taki futerał z nożem. W 1887 roku Bronisław Piłsudski, brat słynnego Józefa Piłsudskiego, znalazł się na naszej wyspie. Pierwszymi ludźmi, których spotykał, byli Nichwowie. To tubylcy, mieszkający na północy Sachalinu. Nazywano ich też Giliakami. Piłsudski osiedlił się w miejscowości Rykowskoje i zaprzyjaźnił się blisko z Nichwami. Przychodzili do niego do domu, opowiadali stare legendy, śpiewali pieśni, mówili bajki. Bronisław tak zachwycił się oryginalnością folkloru Nichwów, że wręcz zakochał się w nim i nie potrafił pozostać wobec niego obojętny. Zaczął zapisywać opowieści i pieśni. W naszych zbiorach jest zeszyt Piłsudskiego, w którym zapisywał, jak sam je zatytułował, pieśni poświęcone mnie. To jest głównie język ajnów-sachaliński. Modlitwa to jest czymś niezwykle prywatnym, niezwykle intymnym. Nawet jeżeli ona jest wypowiadana głośno, to ona jest wypowiadana tak, że człowiek rozmawia z Bogiem po swojemu. On nie chce, żeby postronni to słyszeli. Cud, że Piłsudski został dopuszczony w zasięg głosu kogoś, kto się modli. Po drugie, że był w stanie to zapisać.
Mnichowie nazywali Piłsudskiego Pocziurland, co oznaczało przystojny mężczyzna. Piłsudski pisał. Jedna z miejscowych poetek, która wiedziała, że ja bardzo lubię pieśni, przyszła z wizytą, żeby zostawić pieśni specjalnie poświęcone mojej osobie. Akurat wtedy nie było mnie w domu, bo jeździłem po osadach giliaków i uczyłem ich solić ryby. No to są nagrania, które mają ponad 100 lat. To jest nagranie z 1902 roku, przegrane z Wałków na kasetę magnetofonową. Wałki zostały znalezione w stanie takim, to na nic dobrego nie wskazywało. Wyglądało to jak karton ze śmieciami do wyrzucenia. One nie były w ogóle zabezpieczone, były tak rozsypane, popękane. To wyglądało fatalnie, to było do niczego. Myśmy postanowili przeskoczyć ten etap próbowania odtwarzania tego na fonografie zabytkowym i spróbować zastosować technologię laserową i to się udało. Były powołane specjalne teamy najlepszych na świecie specjalistów w różnych dziedzinach. Między innymi team technologiczny, to był team profesora Asakury z Instytutu Elektroniki Stosowanej Uniwersytetu Hokkaido. Ja byłem koordynatorem tego interesu. Żeby było jasne, to były jedne z najstarszych nagrań, ale to nie były najstarsze. To były fatalnie zachowane nagrania, podczas kiedy w Ameryce były nagrania, w ogóle jedne z pierwszych zastosowań fonografów, to było właśnie do zapisywania bardzo dziwnych języków. Dokładnie pierwszym językiem zapisanym przez samego Edisona był język Indian Passamaquoddy. Tu bardziej chodziło o to, że Ainu w bardzo krótkim czasie stracili swoją kulturę, swój język, a ponieważ to było zjawiskiem, które na skalę lawinową groziło światu, bo tak jest w tej chwili, za państwa życia jeszcze wyginie połowa języków świata. Na dzień dzisiejszy jest to 6,5 tysiąca mniej więcej, czy do niedawna jeszcze było. Codziennie jeden, dwa języki wymierają. Za państwa życia połowy języków na świecie nie będzie. I dlatego to jest takie ważne. Te języki zginęły, te, które zapisał Piłsudski. Mnichowie, tak jak inne tubylcze narody, do wyrobu rzeczy wykorzystywali materiały naturalnego pochodzenia. Podstawowym surowcem była skóra ryby. Badacze i konserwatorzy do tej pory nie mogą się nadziwić, z jakim wielkim mistrzostwem i znajomością dokonywali oni obróbki skóry ryby. Szyli z niej nie tylko buty, ale i odzież. Te buty są ze skóry kity. Kita to duża ryba z gatunku łososiowych. Buty mają ponad 100 lat. Ta skóra jest krucha jak pergamin. W 1899 roku, jak mówią dokumenty przechowywane w naszym muzeum imienia Arseniewa, Piłsudski przyjechał do Władywostoku. Rozpoczął pracę w muzeum. Pełnił wszystkie funkcje. Od dyrektora, przez kustosza, konserwatora, do prostego laboranta. Dyrektora.
zbierał materiały, opracowywał, sporządzał naukową dokumentację. Tutaj w starym budynku muzeum były prowadzone różne działy naukowe i kontrolne. Do tego dochodziła konserwacja i restauracja. To wszystko oczywiście wchodziło w zakres pracy Bronisława Piłsudskiego. W kolekcji Piłsudskiego jest kilka zupełnie unikatowych płaszczy, kaftanów, wykonanych z tradycyjnego materiału, czyli skóry ryby. Ten materiał był wykorzystywany też przez tubylcze narody, które zamieszkiwały ziemię nad rzeką Amur. Właśnie przystępujemy do konserwacji zbiorów Piłsudskiego. Dlatego te wszystkie rzeczy są zdjęte z ekspozycji i przechowywane w magazynach. To jest płaszcz dziecięcy wykonany ze skóry sazana. To jest wielka ryba. Wyraźnie widać ślady rybich łusek. Skóra sazana bardzo dobrze poddawała się obróbce. Wykonywano z niej przede wszystkim odzież świąteczną. Jest bardzo lekka, jaśniała od śniegu. Była też miękka i dużo bardziej cienka niż na przykład skóra skity czy innych łososiowych ryb. Jednym z najbardziej interesujących przedmiotów jest dziecięcy śliniak do zakładania pod szyję na piersi podczas obrzędu szamana. Według informacji, którą zapisał sam Piłsudski, on pomagał w czasie licznych chorób. Kolejna bardzo cenna rzecz to szamański kostium wykonany dla jakiegoś konkretnego szamana. Składa się z fartucha, jupki, na której są wyobrażenia duchów pomocników szamana. Widać tu żmije, jaszczurki, żaby, osy. Nie można spotkać dwóch jednakowych kostiumów. Jednak do kogo imiennie należała ta odzież, nie wiemy, bo Piłsudski nie napisał. Mamy tylko informację, że są one ze wsi Trockoje, ale na pewno przywoził też rzeczy z różnych miejsc. Gdzie podróżował i z kim się spotykał, do tej pory niestety nie wiemy. Z jakim szamanem rozmawiał, gdzie zbierał poszczególne przedmioty i od kogo otrzymał te wszystkie bezcenne rzeczy, to do dzisiaj pozostaje dla nas wielkim znakiem zapytania. A to czapeczka z chińskiego papieru, którą szaman nakładał na głowę w czasie obrzędu podczas leczenia. Czy może pani włożyć ją na głowę? Nie. Dlaczego nie? Dlatego, że to szamańska rzecz. Taką czapkę nosiły tylko niewiasty. Kiedy wchodziła do domu narzeczonego, zazwyczaj miała na głowie taką czapkę. Dlaczego? Tam była z obcego rodu. Chodziło o to, żeby ochronić się od złych duchów. W ogóle w kostiumie niewiasty jest dużo elementów symbolicznych. Czapka jest tylko przykładem do zobrazowania, jak ważny był najdrobniejszy element stroju kobiety. Kolekcja Bronisława Piłsudskiego była bardzo wysoko oceniona jeszcze za jego życia. Duża jej część była pokazana na wystawie światowej w Paryżu. I właśnie za tę kolekcję nasze muzeum otrzymało medal z Paryża. I jesteśmy do dzisiaj z tego bardzo dumni. Piłsudski był człowiekiem bardzo wszechstronnym i utalentowanym. To, co robił, to nie było jego obowiązkiem, a wręcz przeciwnie. Pracował z wielkim oddaniem, zaangażowaniem, a przede wszystkim z głębi serca. W latach 1902-1905 Piłsudski wrócił ponownie na Sachalin. Został tu skierowany przez Naukowy Komitet Środkowej i Wschodniej Azji w Sankt Petersburgu. Zlecono mu opracowanie na Sachalinie kultury narodu Ainów.
i zajął się jak raz izuczeniem sachalińskich ajnów. Byłem wwożony samochodem wszędzie, gdzie się dało, gdzie się nie dało samochodem, z tak zwanym wjezdjechodem, prawda? Natomiast Piłsudski na psim zaprzęgu, na koniu, saniami, głównie pieszo, bądź bardzo dramatycznie spływając po bardzo niebezpiecznych rzekach tamtejszych łodzią. Pan Piłsudski opisuje chyba dwa takie wydarzenia, jak po prostu wszyscy, albo prawie wszyscy utonęli. Jego towarzysze, albo ktoś, kto płynął łódką gdzieś tam obok, albo dzień przedtem, albo coś takiego. Gdy Piłsudski przyjechał badać kulturę Ainów, poznał jedną bardzo interesującą i piękną dziewczynę z miejscowości Ai. Nazywali ją Czuchsama. Była córką miejscowego wodza ainuskiego. Między nimi wybuchła wielka miłość, w efekcie której Czuchsama urodziła mu syna i córkę. Niestety przed rozpoczęciem wojny rosyjsko-japońskiej Piłsudski zdecydował się opuścić Sachalin na zawsze. Błagał, żeby Czuchsama pojechała z nim do Europy. Niestety jej ojciec nie zgodził się na to i nie puścił córki. Bronisław wyjechał sam. Pamiętam, że ojciec często rozmawiał o Polaku, który przyjechał na Sachalin szukać rodziny Piłsudskiego. Szczególnie zapamiętałam wysokiego mężczyznę w dużej czapce i długim wojskowym szynelu. On jeździł do miejscowości Ai, gdzie mieszkał wcześniej Piłsudski. Ojciec mój był naprawdę trochę zdziwiony i oburzony, że wcześniej nikt nie przyjeżdżał. Nie rozumiał, jak Polacy mogli do tego dopuścić. Ten wojskowy tłumaczył, że dotąd nikt nie wiedział, że na Sachalinie mieszkał syn i córka Piłsudskiego. Wiem, że córka wyjechała do Japonii, a syn został. Gdy zakończyła się wojna rosyjsko-japońska, powstała możliwość repatriacji. Wtedy spotkałam syna Piłsudskiego. Powiedział do mnie, że chce zostać na Sachalinie i pojechać na północ, tam gdzie żyją Giliacy. To samo powiedział naszemu staroście. Zastanawiałam się ze starostą, gdzie on tam będzie mieszkał. Gdy dawali paszporty repatriacyjne Japończykom, decydowała wielka komisja, w której byli z KGB, NGB, NWD. Poprosiłam, żeby w sposób szczególny zajęli się tym młodym człowiekiem, bo to syn Piłsudskiego. Starszy lejtnant, tłumacz, zapytał, kto to taki Piłsudski. Spojrzeli i odpowiedzieli, że Rosja jest wielkim krajem i nie będą tracić czasu na jakiegoś człowieka. Zrozumiałam, że nie chcą mu pomóc, więc poszłam sobie. Potem widziałam, jak wychodził z komisji, że był zadowolony. Do dzisiaj mam go przed oczami. Kiedy jakiś Rosjan mówi, skąd ty Polakie, skąd ty katoliki, to ja odpowiadam, nie trzeba u mnie pytać, trzeba pytać u imperatora Rosji, dlaczego. Krivia duszuj. Szczerze mogę powiedzieć, że każdy przedmiot z kolekcji Piłsudskiego, czy to jego książka, czy fotografia, wyzwala wielkie uznanie w stosunku do człowieka, który znalazł się na zesłaniu jako bardzo młody mężczyzna i nie poddał się. Który, znajdując się w zsyłce, z całkiem młodym chłopcem, w ogóle, znalazł dla siebie, więc bardzo dużo zginęło ludzi. Tysiące ludzi zginęło, nie w dosłownym znaczeniu tego słowa, ale moralnie. Nie widzieli przyszłości dla siebie i żadnych perspektyw.
Piłsudski znalazł cel. Jego kredo życia to badanie narodów, wśród których przyszło mu żyć. Ta autorska rekonstrukcja tego materiału, co Piłsudski zebrał i nic z nim nie zdążył zrobić, to jest mój bardzo ważny wkład w naukę i to po mnie zostanie. Wykonawczynią jest kobieta, w bardzo podeszłym wieku naturalnie, ale nagranie jest prawie że współczesne, gdzieś sprzed 20 lat, nie 100 lat temu, a 20 lat temu. To był olbrzymi skok technologiczny. To już nie były wałki woskowe, tylko to już były normalne magnetofony wysokiej jakości, prawda? I to oczywiście nie jest nagranie Piłsudskiego, ale jest nagranie mniej więcej tego samego gatunku, to znaczy takiej śpiewo-recytacji jakiejś opowieści ainuskiej. Bardzo ładnie pokazuje, jakby wyglądały nagrania Piłsudskiego, gdyby technologia wtedy była dostępna taka Piłsudskiemu, jaka była dostępna osobie, która to nagrywała. Na pewno nie żałuję czasu i sił, jakie włożyłam i wkładam w opracowanie dorobku i spuścizny po Bronisławie Piłsudskim. On zostawił wiele materiałów i dzięki niemu współcześni językoznawcy mogą łatwo pracować. Możemy kontynuować jego badania. On stworzył podstawy, swoiste źródło, z którego czerpią współcześni, gdy zajmują się kulturą i językami Ainów czy Nichwów. To naprawdę wielkie dzieło. Bardzo szanujemy Piłsudskiego. W parku przed naszym muzeum postawiliśmy mu pomnik. Powstał Instytut jego imienia. Dziękujemy mu za wszystko. Imieni nasledzia Bronisława Piłsudskiego. Спасибо ему большое за это. Na południu Sachalinu jest Góra Piłsudskiego. Jeżeli to jest na mapie, to trudno, żeby nie czuć śladów. To nie tylko dla Polaków, ale dla całego Sachalina Piłsudski dużo zrobił. O nim sporo się pisze w gazetach. Wiele jest dokumentów w archiwach. Wszyscy o nim tutaj dobrze mówią. Pozostała bardzo dobra pamięć o nim na Sachalinie. Oh, my God.